Jesteśmy w drodze do Warszawy. Dzisiaj jedziemy do Teatru Mnóstwo. Jak dojedziemy do Warszawy, to w programie jest zwiedzanie Starówki. I najpierw idziemy na Starówkę, później Świętokrzyską idziemy do centrum. Mieliśmy w tym czasie zwiedzić Stadion Narodowy, ale ze względu na to, że na posterunku policji głównej komendy została podłożona bomba, niestety nie pozwolili nam wejść na Stadion Narodowy. No szkoda, bo myślałam, że w końcu zobaczę, jak tam jest wewnątrz. No ale trudno się kupić. No ale sobie trochę pochodzimy po Starym Mieście. No i później 3 godziny w centrum handlowym. A potem o 16 idziemy na spektakl w metro.
zwiedzenia Starego Miasta i okropnie gorąco, nie wiem ile jest stopni, ale po prostu Tomek się cały spocił. Postanowiliśmy nie chodzić uliczkami, tylko przejechać spokojnie do Złotych Tarasów i tam odpocząć i ukryć się przed gorącym. Zapłaciłam 4 zeta za tą kukurydzę. Ja nie wiem, jak można za coś takiego zapłacić 4 zeta. Tutaj mam kolę, gdzie w 50% jest woda, zimna woda. Co za oszustwo. Dobrze, że chociaż ketchup dają gratis. Ketchup to jest dobre. Fast foodu! Proszę was, nie róbcie tego! Wjeżdżamy do Złotych Tarasów i jedziemy do kina. Patrzcie, będzie ładnie, zrobi się ładnie. W każdym razie, no to wyjeżdżamy, jedziemy do WFO i będziemy oglądać metro. A nie polecam iść do Złotych Tarasów, nie, to było okropne miejsce, nie iść. Dlaczego? Dlaczego? A bo dużo ludzi i ludzie się na mnie patrzyli, a ludzie patrzą się zwykle bardzo brzydko. I jeden pan próbował Dominice ukryć torebkę, bo tak cały czas krążył to około nas. Więc nie, Warszawa to złe miejsce, wyprowadzajcie się na wieś. I moim zdaniem spektakl był naprawdę fenomenalny. Najbardziej podobało mi się występ kobiety, która zaczęła ciągnąć sopranem. W ogóle podziwiam to, że była w stanie wydać z siebie takie dźwięki, bo to jak pracowała gardłem, jak pracowała przeponą, to po prostu było magiczne. Ale mimo wszystko bardzo podobał mi się spektakl i jestem pewna, że pojechałabym na niego jeszcze raz i z największą przyjemnością będę wystawiać go u nas w szkole. Teraz wracamy do Międzyrzeca. Przed chwilą, jakieś 40 minut temu mieliśmy postój i jedliśmy, bo byliśmy głodni po całym dniu podróży. W autobusie mamy wiele atrakcji, jak na przykład striptease. Śpiewamy, śmiejemy się, poznajemy się nawzajem. Czuję się wspaniale, mogąc razem z kołem teatralnym wyjeżdżać na takie wycieczki. I polecam wam koło teatralne na przyszły rok. A to jest program, którym udowadniam, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie! Jesteśmy w drodze do Warszawy. Idziemy teraz do teatru. Jeszcze raz zająkałam się. Ale ze względu na to, że na komisariat została podłożona bomba na komisja... Komisja, kiedy się mówi? Ze względu na to, że na komi...
Ja cię? Komisar, o Jezu. Na posterunku. A względna też na posterunku policji. Szkoda, że mało mam gotówki, ale to mniejsze o to. Pokaż, Anna, co masz. Mam kurczaka, za którego zapłaciłam 4 zeta. Boże, 4 zeta za coś takiego. Za takiego kurczaka. To nie kurczak. To nie masz, to kurczak. Kurwa. Nie, Aniu, ty to powiedziałeś. Dobrze, żeby też ketchup dają gratis. Ketchup to jest dobre. Nie, też jest niedobre. Ale to... Jak ja mogłam być taka głupia? Kupić kukurydzę za 4 złote. Smacznego, Anno. Dziękuję. Czekaj, dobrze wygląda? Świetnie wygląda, wspaniale, co? Wyprowadzajcie się na wieś. I zapobiegajcie inflacji. Dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich, kochani, serdecznie i pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. Czekała Krystyna.